Cześć, kolejny odcinek, witam. Dzisiaj tak w zimowej scenerii. O, a tam dzisiaj sobie wziąłem pomocnika, mojego syna. Idzie tam na plażę już czekać na mnie. Także widzimy się przy pierwszym znalezisku. Na samym wyjściu z pierwszego dołka 2,50 z poprzedniego ustroju monety. Komuś się posypało z rajtus. To na razie, szukamy dalej. Mam tu stały sygnał na 5 zł. Spróbujemy wykopać na żywo. Na razie nie przebija na nic innego, na złom. Wyszło. Zobaczmy, co to będzie. Będzie piątka? Jest! Hehehe. Piątunia zawsze cieszy. Wykopana na żywo. Jaka zaś nie działa już jest. Leżała trochę. Stara, 94 rocznik. No na pewno parę lat tu poleżała. O, to akurat było warto nagrać. To do następnego dołka. Mamy jakiś w miarę stały sygnał. Oj, przebija. Przebija. Jest zardzewiały kapsel. Zardzewiały kapsel. A tu mam obok jakiś sygnał. Taki dziwny na aluminium. O, co to jest? Co to za moneta? 10 bani. 10 bani. Ładna. Taka świecąca. Chyba aluminium, skoro tak mocno odbiła. Jaki to kraj? Rumunia. Rumunia 2016 rocznik. Nic nie ruszona. Zębem czasu. Świeżutka musi być, bardzo ładny stan. Jeszcze takiej nie widziałem, 10 bani, nie mam takiej. Fajnie. To do następnego dołka. Mam tu stały sygnał 44, 45. Nie wiem, co to może być. Grosz to. Kurde, grosz jednak, patrz, no. Ostatnio mi grosz pukał na 41-42, teraz 44-45. Moja obrączka, przynajmniej moja obrączka wali na praktycznie to samo ID jak te jedno i dwóch groszówki. Stały sygnał na jakieś tam 20 groszy. Nie nagrywam wszystkich sygnałów, co któryś tam później przy montażu wykasuje. O, co to jest? Miało być 20 groszy, a to jest? Co to? Jakaś ozdoba. Obklejone piachem jakaś badamska biżuteria. Czaszka. Czaszka z takimi świecącymi cekinkami. Nie wiem, czy dobrze ostrość widać. Słaba pogoda, jest tak ciężko tu wyostrzyć i dobrze złapać. Nie wiem, wyłączyłeś? Nie, nie wyłączyłeś, okej. Okay. Nie zardzewiało, może srebrne to jest. Chyba że świeży, świeża zguba i jeszcze nie zdążyła zardzewiać z sześć metalu. W domu to oczyszczę i na podsumowaniu pokażę oczyszczone jak wygląda i może będzie jakaś próba. Także zobaczymy, czy to jest srebro. No to na razie. Mam tutaj kolejny stały sygnał. 47, 48. Coś na wierzchu. Co to będzie?
Zakłócasz komórko. O jaj. To co za dziadostwo, 2 grosze. Kurde, 2 grosze, myślałem, że będzie coś złotego. Ale człowiek jest pazerny. Każdy sygnał, który ma podobny ID do złota, to od razu złoto, złoto, złoto. A to 1 grosz, 2 grosze wychodzi, które najczęściej się gulią. Nie jest to trudno, liczy się zabawa. To chyba 2 złote. Jest, rzeczywiście, jednak. Jednak jest 2. O. Jak się wyłączyłem obok tej 2, to jednak nie był kapsel, tylko przebijało złotówka i jeszcze 20 groszy. Także 3,20 z jednego dołka komuś się posypało. A tymczasem kończymy w tych pięknych okolicznościach przyrody. Miło nam, że dotrwaliście z nami do końca i obejrzeliście ten film. My się żegnamy i do podsumowania w garażu. Cześć! Cześć, Zera! Witam Was ponownie. Jestem już w garażu, robię podsumowanie i oto co udało mi się znaleźć na tej plaży. 5 zł, 2 zł, 3 razy po złotówce, raz 50 groszy, 5 razy 20 groszy, 4 razy 10 groszy, 2 razy 2 grosze, 6 razy po 1 groszu, 2,50 z poprzedniego ustroju. Taka czaszka, która jest metalowa, nie jest srebrna, z takimi cekinkami jakieś dziecko pieniądze zgubiło. Ciężary kołowiane i takie fajne 10 bani, świeżutkie. Bardzo ładnie się świeci, 2016 rocznik. Jeszcze takiego nie miałem, będę miał w kolekcji. No i oczywiście górę śmieci, kapsli, które już Wam nie będę pokazywał, wyrzuciłem do kosza. Zostawcie ślad po sobie. Dzięki, widzimy się w następnym filmiku. Cześć!